Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Agnieszka Narewska. Witam Państwa, jest środa 27 lutego. Dziś rozmawiamy o Wietnamie. Wietnam istnieje od 2 września 1945 roku, a jego stolicą jest Hanoi. Oglądacie Kompas Talk. Czy Wietnam jest najbardziej zdezorganizowanym krajem świata? Czy zawsze wszystko odkładane jest na ostatnią chwilę? A jeżeli tak, to dlaczego? Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. kompas.org.pl. A w naszym studiu witamy Magdę Dziubak, która przemierzyła Wietnam z północy na południe. I moje pierwsze pytanie do Ciebie to jest takie, czy obalasz moją tezę? Czy Wietnam jest najbardziej zdezorganizowanym krajem świata? Zdecydowanie tak. Wietnam jest jak najbardziej zorganizowany. Co prawda ta organizacja przebiega bardzo chaotycznie i dla Europejczyka na pierwszy rzut oka może to być dosłownie nie do ogarnięcia. Jednak wszelkie opóźnienia pociągu, wszelkie opóźnienia jakichkolwiek innych połączeń zostają przez nich bardzo dobrze ogarnięte. I całkiem przyjemnie przebiega dalsza organizacja podróży. Rozumiem. Może zaczniemy od mało interesującego tematu, bo chciałam zapytać o wojnę, która skończyła się w 1975 roku. Tak naprawdę niewiele było czasu na to, żeby odbudować kraj. Nie wspomnę już o samej architekturze, ale też o jakichś psychicznych zadrach, które na pewno zostały. I moje pytanie jest takie, czy zauważyłaś to, czy odwiedziłaś takie miasto, w którym faktycznie pozostałości po wojnie jeszcze gdzieś tam są? Jeśli chodzi o pozostałości, tak jak wspomniałaś, które miałabym zauważyć na budynkach. Niestety, ale czegoś, może istety, ale czegoś takiego nie widziałam. Ponieważ przede wszystkim się nie zagłębiałam też w te rejony, gdzie mogłyby jeszcze być takie pozostałości. Jednak jeśli mówisz o tej psychicznej zadrze, to też mnie interesowało i spotkałam tam pewną Amerykankę i pytałam się chociażby, jak wyglądały jej kontakty z Wietnamczykami. Powiedziała, że nie ma najmniejszego problemu, witają ją bardzo serdecznie, także jest to bardzo uśmiechnięty naród, są bardzo pozytywni i nie drzemie w nich żadna nienawiść do białych ludzi, w żadnym wypadku, są bardzo przyjaźni. Rozumiem. To teraz może trochę przyjemniej. Wybrałaś Wietnam, ponieważ ten kraj zainspirował Cię nie tylko, może nie tylko jego kultura, ale również produkty, których tam szukałaś. Opowiedz nam o tym, co tak naprawdę Cię zainteresowało i dlaczego, i czy znalazłaś to, czego szukałaś? To, co znalazłam, to były suwaki i guziki oraz różne inne przedmioty krawieckie. Hanoi, czyli stolica tego państwa, wygląda jak wielki bazar i każda ulica specjalizuje się w innych towarach. Ja znalazłam właśnie swoją krawiecką alejkę, gdzie miałam ogromny wybór suwaków, z których produkuję biżuterię. I naprawdę tam mogłam kupić takie materiały, których nie mogę znaleźć w Polsce lub są za zbyt wygórowaną cenę, żeby je nabyć. Czyli rozumiem, że tak naprawdę cel Twojej podróży wiązał się poniekąd z Twoją pasją, czyli robienie biżuterii. Dokładnie, między innymi i bardzo chętnie bym tam wróciła, żeby się zaopatrzyć. Rozumiem. Za sekundkę będziemy miały okazję obejrzeć Twoje zdjęcia, a przy okazji jeszcze zapytam, Wietnam to drugi po Brazylii kraj, jeżeli chodzi o uprawę kawy. Mhm. Czy faktycznie będąc tam nie można uniknąć filiżanki tego boskiego trunku? Nie da się. Ja sama niewiele pijam kawy, będąc tutaj w Polsce. Jednak tam poranek bez kawy to poranek stracony. Na każdym kroku można zakupić specjalnie zaparzaną kawę, z czego zresztą bardzo się szczycą. Przerwę Ci na sekundkę. Chciałabym, żebyśmy obejrzały teraz Twoje zdjęcie, jeżeli możesz nam pokrótce o nich opowiedzieć. Na tym zdjęciu widzimy mnicha, którego udało mi się sfotografować w okolicach Hue. To są standardowe stragany z jedzeniem. Jest bardzo kolorowo, jak widać. Tu ponownie jest dużo zieleni, to jest stragan w Hoi An. Co rano można było nabyć świeże warzywa. Tu widzimy zdjęcie z wyspy Shamailand, gdzie wojskowi przeganiali bydło i nie tylko, bo nam również nie było dalej i można iść, także nas też przeganiali. To jest typowa ulica w wietnamskim mieście, jest pełna skuterów i spalin. Trzeba się przyzwyczaić do przechodzenia przez tak ruchliwą jezdnię. Tutaj widzimy plątaninę kabli, na którą można się napotkać na każdym skrzyżowaniu, na każdej ulicy w mieście. Oglądacie Kompas Talk. Witamy ponownie w naszym studiu i kontynuujemy rozmowę z Magdą Dziubak.
A teraz porozmawiamy może o twojej drodze z północy na południe. Cała ta trasa to jest prawie 2000 km i tobie praktycznie w całości udało się tą trasę przemierzyć. Jeżeli mogłabyś udzielić takich praktycznych wskazówek, jak to przetrwać, jak zrobić to szybko i tanio? Ja część podróży zaplanowałam będąc jeszcze w Polsce, czyli wypunktowałam realne miejsca, które chcę odwiedzić i później starałam się trzymać tego planu. W momencie, gdy wylądowałam w Hanoi, pierwszego dnia poszłam do zaufanego biura podróży i wykupiłam możliwe połączenia na pociągi od samego Hanoi do Saigonu, które było celem mojej podróży. I w zasadzie podróżowałam według rozkładu pociągu, bo to też nie jest tak, że one codziennie jeżdżą, że są codziennie połączenia między tymi miastami, także poniekąd byłam od tego uzależniona. Łącznie w pociągach spędziłam ponad 30 godzin. Moja najdłuższa podróż z centralnej części na południową trwała aż 18 godzin. Ale to był też czas, który wykorzystałam na odespanie ciężkiej tułaczki. I to jest właśnie też między innymi moja rada dla ludzi, którzy planują swoją podróż, żeby połączenia między miastami, odległe połączenia, wybierać na noc, żeby ten czas, ten czas poświęcić na spanie przede wszystkim i żeby odpocząć troszeczkę. To może teraz widziałam na jednym z twoich zdjęć skrzyżowanie, gdzie widzimy mnóstwo skuterów. Ja przeczytałam informację, że ludzi w Wietnamie jest 86 milionów, a skuterów dwa razy tyle, czyli 160 milionów. Jak tam przetrwać, jak poradzić sobie, tym bardziej, że wiem, że uprawiasz turystykę rowerową. Czy udało ci się przebrnąć przez jakieś skrzyżowanie na rowerze? Na wycieczkę rowerową wybrałam się poza miasto. Nie miałabym odwagi podróżować przez miasto, po prostu bałabym się przejeżdżać między tymi skuterami. Są uporczywe, to nie podlega dyskusji. Na początku jest głośno i ja raczej wybieram nawet na wycieczki, na które wybierałam się skuterem, także udawałam się poza miasto. Jest po prostu mniejszy ruch i jest to wiele przyjemniej niż słuchać dźwięku klaksonów, bo tam się wyprzedza tylko i wyłącznie używając klaksonu. Na nic innego się nie patrzy. Rozumiem. Za sekundkę będziemy znów oglądały twoje zdjęcia. Może już zerkniemy w monitor. Jeżeli możesz nam coś powiedzieć. To zdjęcie zostało zrobione w Zatoce Halong. Tutaj akurat widok z kajaku. Tutaj widzimy Hua. To zdjęcie było zrobione w Hua. To jest ponownie zdjęcie z Sham Island. Wreszcie odpoczynek przy książce na plaży. A to pracownik miesiąca w Saigonie, pan fryzjer. Odkładasz. To jest typowa pasja, czy... Między innymi. A, to jest typowy stragan w Hanoi z pamiątkami. Witamy ponownie w naszym studiu i kontynuujemy rozmowę o Wietnamie. Na jednym ze zdjęć widziałam Zatokę Halong i tutaj natychmiast pada pytanie, czy Halong to faktycznie jest raj na ziemi. Mhm. Bo to jest taka kraina, gdzie mamy kilkanaście tysięcy małych wysepek. Ale opinie są różne. Jedni mówią, że to jest raj, inni, że tak naprawdę to już jest jakieś takie taka zagubiona kraina. Mhm. Na pewno słusznie jest porównywane do raju, ponieważ jest tam przepięknie. Ja miałam możliwość podziwienia tego miejsca z łodzi. I to też jest druga sprawa, że jednak nie do końca trafia w moją definicję raju, ponieważ ja tam znajdowałam się przez dwa dni na statku pełnym turystów, wiadomo, równie nastawionym jak ja tylko na obejrzenie tego miejsca i pojechanie gdzieś dalej za 2-3 dni. Także nie miałam czasu, nie miałam możliwości poznania magii, odnalezienia się w tym miejscu. Nie ukrywam, jest pięknie, jednak jest mocno turystycznie. Rozumiem. Opowiedz nam troszeczkę o tych wycieczkach poza miasto. Wspominałaś, że takie miejsca wybierałaś jako wycieczki rowerowe. Czy tam jest tak, że lokalni ludzie przyjmują z taką pokorą, gościnnością, czy raczej są sceptycznie nastawieni do turystów, którzy gdzieś tam zabłądzą? Podczas mojej podróży rowerem przez wietnamskie wsie wróciłam dosłownie z zakwasami na twarzy od uśmiechania się do tych ludzi, ponieważ na każdym kroku mnie zatrzymywali, próbowali cokolwiek powiedzieć, oczywiście nie znali angielskiego, ale byli bardzo szczęśliwi, próbowali mnie zaprosić do domu, naprawdę
przebiegało to w bardzo sympatycznej atmosferze, gdy mijałam dzieci wracające ze szkoły, goniły mnie, oczywiście w radości. Także naprawdę to były bardzo przyjemne chwile. A czy spotkałaś się na przykład z taką typową gościnnością, tak jak w takiej Eurazji możemy się spotkać, czyli w Gruzji, Armenii? Czy ktoś na przykład próbował porwać cię do domu, proponując tani nocleg? Nie, z tym się nie spotkałam, ale też nie miałam takiej potrzeby, nie rozglądałam się za tym, ale myślę, że nie byłoby z tym problemu. A wspomniałaś, że nikt nie mówił po angielsku. Czy w Wietnamie faktycznie jest problem językowy? Czy to jest tak, że nie znając tych podstawowych zwrotów wietnamskich, nie damy rady tam przetrwać? W większych miastach nie ma z tym problemu. Podstawowe zwroty dotyczące noclegu, jedzenia jest naprawdę bardzo dobrze. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli mogłabyś udzielić jeszcze takich praktycznych wskazówek o tym, jak tam przetrwać w Wietnamie, co robić, żeby czuć się bezpiecznie, czy unikać jakichś miejsc, ewentualnie jakieś porady przed samym wyjazdem, czy należy o czymś szczególnie pamiętać? Ja myślę, że Wietnam jest bardzo dobrym miejscem do podróżowania. To było też pierwsze miejsce dla mnie, które wybrałam na pierwszą daleką podróż i świetnie się tam odnalazłam, także polecam. Myślę, że podczas przygotowań trzeba przede wszystkim pamiętać o szczepionkach i na to trzeba znaleźć czas wystarczająco przed, czyli mniej więcej 6 tygodni przed wylotem. Całą resztę spraw typu ekwipunek, plecak, każdy dostosowuje do swoich potrzeb i nie wymaga to zbyt wiele czasu. Rozumiem. A powiedz jeszcze, tak naprawdę przeglądając katalogi w ogóle po całej Azji, to widzimy takie piękne, luksusowe wycieczki, czyli pięciogwiazdkowe hotele. Ale ja mam wrażenie, też podróżując troszeczkę po tej Azji, że to wszystko odbiega od takich norm. Czy w Wietnamie możemy spotkać faktycznie luksus, czy to jest po prostu biedne miejsce, gdzie trzeba się skoncentrować na spaniu w podłych miejscach? Zdarzyło mi się również być w hotelu, ale tylko w restauracji. Ja spałam też dosyć budżetowo. Można się spotkać także z luksusem. A ty to spotkałaś? Tylko z boku się przyglądałam. Kompas.org.pl. A w naszym studiu dzisiaj gościliśmy Magdę Dziubak, która w fantastyczny sposób opowiedziała nam o tym, jak przetrwać w Wietnamie. I moje kolejne pytanie do ciebie, Magda. Wiem, że jesteś smakoszem różnych kuchni. Jak odnalazłaś się w Wietnamie? Czy faktycznie to uliczne jedzenie to jest taki rarytas, czy lepiej stołować się w cudownych restauracjach? Myślę, że nie ma potrzeby odnajdywania luksusowych restauracji. Podejrzewam, że podają dokładnie to samo, co można kupić za dolara na straganie. Jest świeżo, smacznie i naprawdę warto próbować lokalnego jedzenia. Tam, gdzie jest dużo, dużo lokalnych osób, na pewno musi być przepysznie. I ja się jak najbardziej odnalazłam w tej kuchni. Chciałabym tak potrafić gotować, jak tamte panie na straganach, naprawdę. Wiele osób, wracając z Azji, zrzuca kilogramy. Czy sugerujesz, że to by tych kilogramów przybyło? Ja myślę, że długie spacery z ciężkim plecakiem były rekompensatą i wyrównywały jakoś ten poziom kalorii w moim organizmie. Rozumiem. A opowiedz nam jeszcze o cenach, bo o tym nie rozmawiałyśmy. Czy Wietnam to jest taki kraj, gdzie przeżyjemy za 10 dolarów dziennie, za 20? Ile kosztuje nocleg, ile kosztuje właśnie takie uliczne jedzenie? Uliczne jedzenie, tak jak wspominałam, danie można zjeść, naprawdę porządne obiadowe danie za 2 dolary. Posiłki typu śniadanie czy kolacje za dolara, podobne są ceny świeżych soków. Natomiast jeśli chodzi o noclegi, w przyjaznych hotelach są to ceny od 10 do 20 dolarów, także nie są to zbyt wygórowane za pokój dwuosobowy. Rozumiem, a czy te hostele, bo jak rozumiem, sypiałaś w hostelach, to jest takie, że możemy sobie spokojnie z ulicy zarezerwować, tak? Czyli wchodzimy do hostelu tak, i rezerwujemy na miejscu. Opowiedz nam jeszcze trochę o ludziach, bo generalnie Azja jest bardzo kolorowa, ludzie są uśmiechnięci. Czy faktycznie Wietnam jest, może zlać się z całością tej Azji, czyli ci ludzie są porównywalni? Tak, zdecydowanie. Są naprawdę bardzo uśmiechnięci, są bardzo przyjaźni. Może troszeczkę się to gubi w większych miejscowościach, gdzie odczuwa się to nastawienie na zysk. Jednak są bardzo przyjaźni. Rozumiem. Madzia, to jest dla ciebie podziękowanie za udział w naszym programie i za mój debiut. No i w związku z tym, że masz nazwisko Dziubak, dawaj Dziuba.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Zapraszamy na kolejny odcinek.